jest. Jakie są sądy, takie jest państwo. Jakie jest prawo, taki jest kraj. Tak to wygląda. Czy rzeczywiście ta wybieralność przez społeczeństwo sędziów jest słuszna? To też są na ten temat dyskusje. Jefferson pisał już, że odsunięcie sędziów od wybieralności przez naród jest dosyć niebezpieczne. Nie znam bezpieczniejszego miejsca depozytu najważniejszych władz społeczeństwa innego niż w samym narodzie. Mówię właśnie najważniejszych, dlatego że takie, jakie jest prawo, takie jest państwo. Jaki jest kraj, takie jest prawo. Jakie jest prawo, takie jest kraj. Tak natomiast wygląda trójpodział władzy w Polsce pod względem wybieralności. A więc wybieracie prezydenta, wybieracie parlament, czyli Sejm, Senat, ale ten trzeci element władzy, władzę sądowniczą, wybieracie nie wy, nie naród, a politycy. Politycy. A kiedy mają przewagę w parlamencie, wtedy wybierają swoich i de facto mogą przejąć sądy. I to prowadzi do sytuacji, w której ten trzeci element władzy, władza sądownicza, podlega pod element władzy wykonawczej albo ustawodawczej. I de facto sądy wyrokują w imieniu władzy. I to jak to się dzieje, tak jest tego proces. I to widzieliście przez całe 8 lat rządów Platformy. To widzicie, że była afera, 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 a potem śledztwo umorzono, śledztwo umorzono, śledztwo umorzono. Było tak? Było! Śledztwo umorzono. Dokładnie tak się dzieje. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że macie ułomny system. Nie wybieracie tych ludzi do sądu, a poza tym macie ułomny system. Ten trzeci element władzy jest ułomny, bo macie tam Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy lokalne, sąd administracyjny. Sądy, kompetencje tych sądów wkraczają sami siebie. Władza tam z kolei wchodzi i ignoruje, ingeruje w to. I de facto potem macie sytuację, że o Trybunale Stanu decyduje Trybunał Stanu. No to jest joke. To jest dobre. To jest dobre. To są ewenementy prawne. Tego nie powinno być. Tego nie powinno być. Okay? Ale właśnie tak się dzieje, dlatego że ten system jest po prostu ułomny, źle funkcjonuje. I to ułomność tego systemu, złe funkcjonowanie widzieliśmy przez całe, są nadużycia władzy. Przez całe 8 lat rządów Platformy widzieliśmy dokładnie to samo. Te nadużycia władzy. Mówiłem, śledztwo umorzono, śledztwo. Sprawa Amber Gold. Tu syn Tuska był tam zamieszany. W Gdańsku latali z tym procesem po całym mieście, po całym kraju, bo nie wiedzieli, które sądy będą bardziej przyjazne. W Gdańsku, Piotrkowie, czy gdzieś tam i tak dalej. I na końcu pisają, czy sędzia mówi, czy mam zwalniać, czy przyspieszać? Co jest lepsze dla władzy? Inna sytuacja. Chłopak stoi z planszą. Napisał śmierć Arabom. Chcą go wsadzić do więzienia. 2 lata chcą mu dać. Chłopacy z Wrocławia. Pamiętacie państwo, na wychodzie profesora Baumana protestowali, 2 lata więzienia dostali, byłem jedyny, nikt się w tej sprawie nie ujął, tylko byłem jedynym dziennikarzem z Ameryki, z dalekiej Ameryki, człowiek, który mówi jak jest. Co prawda jest tam nas dużo, było nas, poparliście, to jest olbrzymi ruch społeczny w Polsce w tej chwili. Ale poparliśmy ich i wystosowaliśmy list do prezydenta Wrocławia, pana Dudkiewicza, i cofnęli to, zmienili te wyroki. Ale tak władza chciała zrobić, wsadzić, i to są nadużycia, to są nadużycia. Przede wszystkim chłopak stoi z tablicą, śmierć Arabom. Chcą go wsadzić do więzienia. Chłopacy stali na balkonie z planszami jakimiś tam antyimigracyjnymi, młode. Mówią, do więzienia pójdziecie, 2 lata wam damy, 5 lat więzienia. Tak, władz, to były nadużycia. Przede wszystkim hate speech, mowa nienawiści, tak na marginesie, mowa nienawiści, takie rzeczy, to jest podłe, ja tego nie popieram, ale to jest gwarantowane pierwszą poprawką do konstytucji w Ameryce. Mowa nienawiści jest także chroniona przez prawo, okej? Okay? Oni mają do tego prawo. Oni mają do tego prawo. Ale tutaj, co w Polsce się działo, oni chcieli ich wyrokować na poziomie sądu lokalnego. Sąd lokalny wrzuca ich do więzienia. Bum. A przecież skarga konstytucyjna, artykuł 79 ustęp 1 idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Więc kto rozstrzyga? Trybunał Konstytucyjny czy sądy lokalne? To jest podstawowa sprzeczność tego systemu polskiego. To jest rozdrobnienie, zazębianie się kompetencji, a także sytuacja, w której te sądy lokalne mogą decydować o sprawach konstytucyjnych na podstawie Trybunału Konstytucyjnego. Taki macie burdel w tym kraju. Okej? Okay? Prawny. I to jest trzeci element władzy. Ja mówiłem, jakie jest prawo, taki jest kraj. Jaka jest władza, takie jest prawo, a jakie jest prawo, taki jest kraj. I koniec, kropka. I dlatego tak macie, jak macie. Okej? Okay? Więc to trzeba zmienić. Zaraz powiem jak. Oczywiście wiecie jak.